ostatnie przygotowania do majowej nocki w lesie 2018 rok. Ostatnie przytroczenia najważniejszych na świecie rzeczy, takich jak tu widoczna taśma życia. Bez tego do lasu ani rusz. Kijki trekkingowe, które bierzemy nie dlatego, że nie mamy kondycji, tylko dlatego, że będą nam robiły zastelaż do naszych klimatycznych pałatek wojskowych, bo to będzie taki trochę wyjazd w stylu PRL. Żegnaj takie, cywilizacja. Takie wojsko polskie. Jeśli można to nazwać cywilizacją. Ale wiesz, zatardy i stęski. Oj, będę. Tak, właśnie ostatnie miejsce, gdzie można jeszcze ten usiąść, a nie trzeba będzie kutać. Więc te odgłosy piły, które słyszymy, są ostatnimi głosami cywilizacji. Tomasz, tam, gdzie pójdziemy, nie będzie żadnych innych odgłosów niż odgłosy natury. Widzimy się u wrót do lasu, następny checkpoint. I teraz mamy punkt kontrolny, to ja bym poprosił wtedy o odpowiednie tu skadrowanie. Więc znajdujemy się w punkcie kontrolnym wrota do lasu, ponieważ idąc na nockę do lasu, warto jest trafić do tego lasu, żeby przespać się w tym lesie. Mamy godzinę 19, 18 maja. Jak wygląda plan? Plan wygląda tak, że idziemy do lasu. Śpimy w lesie i wracamy z lasu. Rozbijamy obóz w tym lesie, organizujemy sobie w pełni autonomiczne środowisko bytowania. I tak zamierzamy dotrwać do rana. 2-3 godziny temu byliśmy jeszcze przyklejeni do swoich biureczek przed komputerami. Klikaliśmy, organizowaliśmy życie innym, a teraz organizujemy sobie życie sami sobie. Dobrze, to idźcie w stronę zachodzącego słońca. To idziemy. Chodźmy w stronę zachodzącego słońca. To żaden kijek, kurwa. Zdrożę mnie na jeden kijek. Będę kółka robił. No, to tak nie dojdę. Widzę las, jest tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Wcięcie. O, tutaj mamy część leśna marszu. Mamy w pół do 8. Do zachodu słońca została godzina, w miarę równo. Bo jak się idzie samemu, to najfajniejsze jest wrażenie, że jak już wiesz, że idziesz o zachodzie słońca, to że tam zostaniesz. Nie ma potem możliwości powrotu. Więc jak już tam dotrzemy, to już będziemy wiedzieli, nawet jak będzie już schyłkowo jasno, to co by nie było, trzeba do rana będzie dożyć. Kolejny punkt kontrolny i bardzo urokliwe miejsce. Miejsce, w którym schodzimy ze szlaku. Miejsce nieuczęszczane. I wzdłuż tej linii młodnika idziemy szukać sobie miejsca na nocleg z dala od przypadkowych oszów, których się chyba i tak nie spodziewamy, nie powinno być, bo jesteśmy dosyć głęboko w lesie. Jak kondycja? Szliśmy... Brak! Poważnie brak? Na potrzeby materiału. Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Idziemy. Dacie radę. Właśnie tak jest. Tak. Jakie ładne czy rzeczy przytroczone są przytroczone dalej, tak? Wszystkie niezbędne? Są, okej. Okay. Znaczy ja jestem przytroczona do plecaka. A tak, bo faktycznie jest się przytroczonym do masy większej niż masa własna, no. Okej. Okay. No, nie no, teraz mówiłem. Tak, to ci dodałem. Tak. Więc schodzimy w prawo, idziemy wzdłuż młodnika. Tak, z siatkami. Miejsce następne to znalezienie miejsca na nocleg i rozbicie obozu. Zostało nam niedużo do zachodu słońca. Już w trakcie marszu na miejsce wybrane, docelowe, trzeba myśleć o organizacji obozu. W tym wypadku o zrobieniu ogniska. Więc w powalonym kolerze, tu spróchniałym konarze drzewa sosnowego chcieliśmy znaleźć smolne szczapki tak zwane. Ale w tym egzemplarzu akurat nic z tego nie będzie, wszystko jest spróchniałe, musimy iść dalej. Znaleźliśmy drugi konar do znalezienia naszej rozpałki w postaci smolnego szczapka. Podejście drugie było tutaj, na potrzeby materiału nie można urwać dwa razy tej samej gałęzi. Znaleźliśmy coś, co się nadaje troszkę, bo pachnie żywicą. Ale tu Monika wypatrzyła trzeci korzeń. I co? Jakie rokuje nadzieje? Wygląda dobrze, wygląda całkiem... Wygląda tak, żyjący? Wygląda dosyć soczyście, jest szansa, że urwana gałąź będzie nasączona żywicą, a to znaczy, że obczysiwa zapali się od pierwszego
Tak, mamy znalezione nasze miejsce na obóz. Nie ukrywam, że byliśmy tutaj miesiąc wcześniej poszukać, żeby nie było trzeba przy zachodzie słońca tego robić. Jak widać, drewna opałowego, wszystko jest stare, dużo suchych, spróchniałych drzew. Z opałem nie będzie najmniejszego problemu, tym bardziej, że mamy naszą super piłkę z marketu do cięcia, więc zaczynamy tu powoli ogarniać miejsce i się rozkładać w tle. Widać bardzo ładne jezioro i promienie zachodzącego słońca. One przeszły miejsce do nocowania, idą dalej. No to zmiana miejscowy. Moment, w którym się rozbrajamy. Trzeba oczyścić miejsce pod nocowanie z patyków. Wiatr jest zachodni od strony jeziora, więc to będzie tył naszego obozu, który będzie się składał, jak później się pokaże, z dwóch pałatek i plandaki budowlanej, robiąc schronienie z trzech stron osłonięte. Więc opowiadaj, co się dzieje. Co się dzieje? Przede wszystkim godzinę. Mamy 21 dochodzącą. Już mamy właśnie dokładnie teraz, parę minut temu zaszło słońce. Wygląda to tak. To zachodnięte słońce. Zachodnięte słońce, to wygląda tak. Obecnie rozkładamy. Jesteśmy w końcowej fazie? Tak, końcowa faza. No, zaraz zobaczycie. Kończymy rozkładać nasz tymczasowy dom. Ale najpierw zacznijmy od mniej ciekawszego. Znowu ja? Tak, ciekawsza będę ja. Drewno na ognisko. Nierozłożone plecaczki. Patyki. Ciężko pracujący ludzie. Czyli Monika podpierająca się o patyk. A nasz dom wygląda tak. Ta-dam! Warto powiedzieć, że mamy początek wiosny i komary spierdzielają w całości. Jest tragedia generalnie. Mam nadzieję, że jak rozpalimy ognisko, to trochę ten dym je wypłoszy. Bo w tej chwili zagęszczenie komarów jest większe niż... Ludzie w tym lesie. To logiczne, ale też większe niż stężenie tlenu w atmosferze. Więc wygląda plan tak, że będziemy spalić tu we trójkę. Tutaj wyłożymy karimatę i śpiwór do tego. Tutaj pójdzie karimata i śpiwór. Ten, kto wyciągnie najkrótszą słomkę, będzie spał pod plandeką. Reszta pod materiałowymi pałatkami, czyli wersja deluxe pokoju. Nie jest dobrze. Nie chcą umrzeć. Same z siebie, znaczy się. No dobra. To się pochwalimy, jak będziemy już zrobione, mieli wtedy ładnie porozkładane warunki domowe, bo to jest taki stan surowy. Wchodzisz, wiesz, że to twoje mieszkanie, ale to jeszcze... Ale urządzisz jeszcze po swojemu. Tak. Dobra, to widzimy się za chwilę. Jak najlepszym świadectwem zadomowienia się będzie fakt zmiany ciężkich marszowych obuwi na... O kurde. No, w nocy też tak będzie. Było? Polowanie. Więc ciężkich marszowych nie dajmy się... Obuwi na klapki. Robi się ciemno, tego nie widać. Odgłosy natury, las żyje. Masz swoje kroksy? Tak. Są. Są. Ty masz jeszcze obuwie marszowe? Mam. Kolor oliwkowy świetnie maskuje obozowisko. Chyba. No, jak słychać, odgłosy już są dosyć ciekawe lasu. Wchodzę bliżej. Znaczy, nuzie, żebyś mi psiknęła. Nuzie, mam cię psiknąć. No. Zabawną rozmową o niczym staramy się zatłumić dźwięki padające gdzieś tam z lasu. Niewiadomego pochodzenia ani gatunku. Która to godzinka? 9:00. No to już wiesz, że komary cię w oko nie ugryzą. Teraz drugie. Okay. Pora nadać temu domowi trochę cieplejszej atmosfery. Jesteśmy przygotowani tutaj już do noclegu. Wszystko jest ładnie rozłożone. Pora rozpalić ogień. Oczywiście, żeby było w klimacie krzesiwym. Tutaj przygotowujemy korę brzozową. A grubniejszego łąski mamy przygotowane już? Mhm. No, podejście drugie. Mamy podstawę pod ognisko. Teraz nie powinno nam się w ziemi wbijać. O! O, jest ogień! Jest, 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 jest! Jedziemy!
Nie. A gdzie macie te słuchawki przygotowane, żeby teraz utrzymać? O. No proszę, pełen sukces. Godziny spędzone na YouTubie nie poszły na daremno. Magnezja, jak strzelasz? Tutaj takie malusieńkie ognisko koło naszego schronienia. Pełnego komarów. O! No, po środku. Alone in the dark. Normalnie. No, ale komary dają się we znaki. To już nie ma opcji, nie zgaśnie. Pełen sukces. I tutaj jest autor sukcesu. Brawo. No, no, znosiłam tego wszystkiego, chciałam rozpalić. Tak, bym pomógł, ale akurat trzymałem aparat. Ja się drapię po brzuchu, więc... No niestety. No niestety. Oddaję. Ognisko ładnie rozpalone, prasa obozowa wre. Opału będzie na... Godzinę? To na może na godzinę. W środku to ładnie tak wygląda, jedna osoba śpi pod pałatką. Gładkie przejście do plandeki. Tu będę spał ja. Wylosowałem miejsce bez losowania. Druga osoba śpi pod pałatką tu. I otwarta jedna strona. Ognisko jest małe, tylko ma dać trochę ciepło i dymu przed komarami. Wolę dymy niż komary. Musisz ją otworzyć. Ok, piła wystartowana. Ja znowu jestem w najwygodniejszej pozycji. Bo siedzę, rejestruję. Ktoś musi być artystą w tej drużynie. Ponownie mamy okazję docenić malowanie kamuflażu Flektarn. Zrobione bardzo naturalnie. Nie no, masz piłę, to piłuj, nie mam. Oprzyj sobie o tam, o tą większą kłodę. Zablokuj nogą. Nogą i ręką. Nogą i ręką. Tu będzie słabo widać. Musisz się tak odwrócić, żeby to dobrze przy kamerze wyglądało. Tobie nie musi być wygodnie. Idzie i idzie. Nie musisz dużo siły. Te ząbki są tak zrobione, że one same tną. Im więcej siły dajesz, to może być nawet gorszy efekt. Nie, żeby pouczał, nie monisz? No. O proszę, poszło ładnie. Tu mamy dwa wzory właśnie kamuflażu Flektarn. Leśny Flektarn oraz pustynny Troptarn. Kosztuje z jakiegoś chyba egzotycznego powodu 5 zł więcej w demobilu, ale jak widać warto. Jeżeli chce się ktoś wyróżniać, być celebrytą w lesie, to właśnie kupuje sobie do zielonego lasu takiego pustynnego Troptarna i wiadomo, że ktoś dba o modę tutaj, komuś na modzie zależy. No muszę powiedzieć, że bez dwóch zdań, że z mojej perspektywy to wygląda ta praca dobrze. Ja tutaj sobie jestem już wymoszczony pod swoją plandeką, miejsce dla VIP-ów. A tam ciężko pracujemy. O, dobrze nam poszło. Może ja powtórzę. To co? Taki moment, że można było otworzyć pewien spontan, nie? Room service, proszę. Tak, dziękuję, dziękuję. Piło od razu do pokoju. Obozik. Operator, proszę. Zamknięte mi podajesz, oj, ile my się znamy. Wczoraj się poznaliście. Słyszycie odgłosy? Aha. Trop dalej. Trop dalej. Proszę. O, dziękuję. Orlandziem, no. Wykorzystam twój myk. Mhm. Ja też bym poprosił wasze myk. Aha. O, uczymy się tu od nauczycieli, od lepszych. Patent zachowany. Ja poproszę też o swój ten trzymadełko do kufla. O, może trochę śmierdzieć, bo znowu jestem po pracy. Idę, Olo. O. Ta-da! Ta-da! Kurwa, nie mam poduszki. No, to też jest patent. Ja też o tym pomyślałem generalnie, więc ja mam patent. Ja mam chyba jeszcze bluzę w plecach, więc... Ja polar sobie zwinęłam. To polar. Żeby było odpowiednie wysokość. Spróbuj się poratować, ja tu mam taki myk. Masz poduszkę? No, poduszkę nie, bo to by było zbyt ten luksusowe. Jesteśmy w lesie. Ja tu robię tanie, tu robię jedną ręką i to mi nie wychodzi. A co?
A nie, dobra, ja na tym śpię. Przepraszam. To jest moja poduszka. Mam ten, mam spodnie. Więc może chcesz moje spodnie. Jako poduszka, czy to za duże, za małe? Za małe. Przegrałem, masz za dużą głowę. Spoko, mam dwie parę dresów. Jakbyś nie wymagała jakichś specjalnych wygód, mam puszkę z jedzeniem, która może być tak pod szyję ładnie wchodzić generalnie. Jak w Japonii. A ty co już tam szamiesz? Zasłużyłam. No dobrze, no to nie mamy poduszki dla ciebie. Jestem zdruzgotana tym faktem. Ale mam ten polar taki, tylko nie wiem, jak będzie mi w nocy zimno, to ja się go wyjmę spod głowy. No nie, to wezmę swoje spodnie wciąż. Dobrze. Ale dziękuję. Dobra, chęć była. Ja wiem. Okej. Uczymy się, wiemy, co następnym razem zrobić. A tak wygląda mój uchwyt! Słyszycie tą ciszę, odgłosy natury? Ta cisza jest tak głośna, tak się wdziera w głowę, że mamy naszego DJ-a. Ups, wyłączyłem podświetlenie DJ-a. Jak śmiesz. Jak się śmiejesz. O, proszę. Jupitery na gwiazdę. No i co? Samotna noc w trójkę to trochę... trochę inny klimat. Ale też fajnie, bo obóz zrobił się praktycznie sam. Pozostało być tylko obserwatorem. O, tutaj gwiazda w Troptarn. Wyróżnia się na tle innych leśnych rzeczy. Ale na Saharze byś za to się ładnie ten w tło wtapiała. No. Jako wydma. Jako wydma. To, recenzję noża już raz przeprowadziłem, żeby było w klimacie innych podobnych publikacji. Nabyliśmy sobie drogą kupna taką kapitalną naszywkę gości, którymi się inspiruje, Universal Survival. Oni są teraz w lasach Syberii, gdzieś. My prawie, trochę bliżej, żeby nie zbankrutować na paliwie. Dobra, nie ma tutaj co śmiechy, chichy. Tu pora wziąć, oddać sobie szacunek za zbudowanie Pójście w dzicz. Zbudowanie pełnowartościowego obozu z tego, co mieliśmy na plecach. O, tutaj powiększymy. Więc to już jest gotowy obóz z rozpalonym ogniskiem. Dwie pałatki, plandeka i ponownie ta pałatka jako druga. W środku mamy miejsce na bytowanie. Osłonięte przez deszczem z trzech stron. Jest dużo miejsca w środku na wszystkie bagaże, na wszystkich ludzi. Dzień dobry. Przepraszam, że nie zapukałem. Jeszcze drzwi, żeśmy nie opracowaliśmy drzwi do lasu. Drzwi do lasu. Więc miejsca noclegowe 3. Więc to jest 3-gwiazdkowy hotel. Taśma życia, oczywiście. Moje miejsce noclegowe. Moniki miejsce noclegowe. Oj, stado aluminiowych przyjaciół. A co z tyłu? Ciemność widzimy. To nawet nie ma co śledzić. Wszędzie jest las. Filmowy checkpoint. Zbliża się północ. Laska przebiega tak jak trzeba. O. Jest w miarę przyzwoicie. 8 stopni. Dalej nie jestem fanem ognia w czasie czegoś takiego. Jest więcej dymu niż ciepła i światła z tego. I brak słów, po prostu brak słów. Taktyczne czerwone światło. Nie psuje adaptacji oka, prawda? Wyglądasz, jakbyś była na solarium. O 4 godziny za długo. Śpimy ze światłem w oczy. Tak, kolejny checkpoint. Chciałbym się was zapytać, jakie macie wrażenia z takiej nocki w lesie. Dla Moniki to jest druga nocka, dla Pauliny mega pierwsza. Zostałaś leśnie zdeflorowana. I powiedz, jak jest. Jest dobrze.
Nie masz lekcji. Zimno, ale dobrze. I znowu przez moment, jak trzeba wszystko rozbijać i ogarnianie tego zajęło prawie 2 godziny. Nie było momentu takiego, żeby się, jak jest się samemu, to widać, jak to wszystko zamiera. Robi się ciemno i wiesz już, że nie wrócisz i co by się nie wydarzyło, to po prostu do rana musisz tutaj przekoczować. A tak mieliśmy za duży rozgardiasz. No, a tak było za dużo do robienia. Inna sprawa, że dalej jest to, że mówię co, boicie się zwierząt, jakie zwierzęta, jakie nie zwierzęta, nie ma opcji. Nie. Jak słońce zaszło, zrobiło się ciemno, to tylko taki fan, że już wiesz, że nikt ci tutaj nie przyjdzie. Zresztą poszliśmy najgłębiej w las. Ja poszedłem najgłębiej w las, jak tylko do dotychczasowego doświadczenia i historii. Więc jest mega daleko od siedzib jakichkolwiek ludzkich. Jesteśmy tu sami. Teraz będziesz zła, że ja to kręcę. Ale później potraktujesz jako bardzo fajną to pamiątkę, że to się wydarzyło. Dochodzi druga. Jakiś komentarz do sytuacji? Tylko wulgaryzmy mi się na razie cisną, więc sobie podaruję. Okej. Okay. Nie musisz nic mówić, jesteś ubrana w kamuflaż flektarn, on jest samobroniący się. Wystarczy, że coś się rusza w tym kamuflażu i że jest super, warte uwiecznienia. Podoba mi się twoje podejście do zapinacza śpiwora. Dziękujemy. Pa, pa. Dzień dobry, wstajemy. Jest godzina taktyczna. Dochodzi 11, wpół do 11. Wstajemy skoro świt. Wstajemy skoro świt. Zawsze. Zawsze. Ja sobie pozwoliłem obóz trochę ogarnąć, więc jesteście jedyne nieogarnięte. Więc zaraz was zwiję, skompresuję, spakuję i idziemy z powrotem na śniadanko. O, takie ładne, nieziemskie widoki. Znaczy ziemskie, bardzo ziemskie. Selfie? Co się w tej chwili odbywa? Tak zwane after party. To jest moment, gdzie cała trójka zgodnie jest za zalegalizowaniem eutanazji. Moment, w którym prawie południe, trzeba się zebrać i spakować. Zwijać obóz. Umyć zęby. Chwilę, ja już myłem. Ale to tylko ja. Uśmiech. Taki grymas troszkę bardziej. Ale liczą się starania. O. Zobaczcie, jaki ładny widok. Ja wyglądam najlepiej, bo się oporządziłem, umyłem głowę, zęby, ale to znowu tylko ja. Tak, bo higiena obozowa to bardzo ważna rzecz. Wyjdźmy stąd. To co, powolutku do domu, śmieci ze sobą. Cywilizowanie. Cześć, Paulina. Teraz się może denerwować, ale później będziesz z rozrzewnieniem wracała do tego momentu. Wyglądasz jak ten słoń we wrocławskim z co głową walił w ścianę domku. On miał trochę nie tak. You are a clever girl. You
are a clever girl. You are a clever girl. You are a clever girl. It wasn't long ago when there was much you didn't know. You queried and you pried. Knowledge couldn't hide. One by one you came to play the learning game. Now you've left the school. It's the teacher who's the fool. You are the clever girls. 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 E equals MC squared. Energy can neither be created nor destroyed. Quantum physics and the time-space continuum. Formation of hydrogen within the singularity. To be or not to be. Transcendental meditation. Intellectual conversation. Paradoxical anomalies.